Rozpoczął się cykl bezpłatnych szkoleń dotyczących nowej platformy usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pierwsze spotkanie adresowane było do małych i średnich przedsiębiorców oraz pracowników biur rachunkowych obsługujących firmy z regionu Wałbrzyskiego. Portal informacyjny ZUS ruszył 14 czerwca tego roku. Dzięki niemu możliwy jest kontakt z zakładem drogą elektroniczną, pobranie potrzebnych nam wniosków czy sprawdzenie swoich danych. Pierwsze szkolenie miało przybliżyć obsługę platformy oraz sposobów rozliczania się za pomocą modułu e-płatnik. Trudno się chwalić, ale rzeczywiście jest to swojego rodzaju rewolucja. W tej chwili kilkadziesiąt wniosków różnego rodzaju można przez ten portal w ZUS-ie załatwić, nie fatygując się osobiście do naszej placówki. Szkolenie adresowane było do przedsiębiorców zatrudniających do 100 pracowników oraz przedstawicieli biur rachunkowych. Następne warsztaty z obsługi portalu skierowane będą do świadczeniobiorców, czyli seniorów po 50 roku życia. Ono odbędzie się już w drugiej połowie września. Odbędą się one w bibliotece pod Atlantami w Wałbrzychu. To będzie specjalne spotkanie dedykowane właśnie osobom 50+, które nieco inaczej patrzą na te kontakty elektroniczne, ale bardzo się cieszymy, że również ta grupa naszych klientów jest zainteresowana takimi spotkaniami i tym rodzajem kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje szkolenia dla pracodawców z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Spotkanie odbędzie się 22 i 23 listopada w siedzibie ZUS przy ulicy Kasztanowej 1. Zgłoszenia należy wysyłać do wrocławskiego oddziału zakładu. Więcej informacji pod numerem telefonu 74 64 97 370.